Witam Was kochani bardzo serdecznie w ten słoneczny dzionek i zapraszam na lekcję historii. Tym razem temat dla klas piątych pokażemy go. Monarchia stanowa w Polsce znajdziecie w podręczniku na stronach 222-227. Można sobie oczywiście te książeczki otworzyć. Rzućcie okiem na cele lekcji, na niej dostrzeżecie różnicę między monarchią patrimonialną i stanową, będziecie wiedzieć w jaki sposób polskie rycerstwo stało się szlachtą, oraz poznacie przywileje, które szlachta otrzymała od władców Polski. Kilka tych przywilejów będzie, ale najpierw zaczniemy sobie od tego, jak wyglądał ustrój polski. W czasach pierwszych piastów. Wiadomo Wam z poprzednich lekcji, że rządzili książęta i królowie, i wówczas było przyjęte, że pełnia władzy należy właśnie do króla albo do księcia, i tak samo jest z terytorium tego państwa. Cała ziemia, cały obszar, razem z poddanymi, z różnymi dobrami, miał należeć do władcy. Ten ustrój nazywa się Najczęściej jako monarchia patrimonialna. Tutaj macie ładnie wyjaśnione na tym slajdzie to, co mówiłem. Całe państwo, w tym cała ziemia, jest uważane za prywatną i dziedziczną własność władcy. Słowo pochodzi od łacińskiego patrimonium, co oznacza ojcowiznę albo majątek dziedziczny. I rzeczywiście w czasach pierwszych piastów. Panował ustrój zwany monarchią patrimonialną, no bo pamiętacie, że książęta czy królowie faktycznie sprawowali pełnię władzy, poza tym mogli z tym swoim państwem robić, co im się podobało, i wiecie, że chociażby Bolesław Krzywousty podzielił państwo na swoich synów. Podobnie było w czasach Władysława Hermana, kiedy rządy sprawowali i właśnie Herman i jego synowie Bolesław Krzywousty. I książę Zbigniew. Z czasem coraz więcej do powiedzenia miały jednak stany społeczne średniowiecza. Wy te stany już poznaliście, kiedy mieliśmy temat system feudalny, a więc, tak dla przypomnienia, tutaj wyświetlę Wam nazwy tych grup społecznych. Chłopstwo, czyli najniższy stan, ale najbardziej liczny, pozbawiony jednak wpływu na Życie polityczne państwa, mieszczaństwo, jak sama nazwa wskazuje, przebywające głównie w miastach, zajmujące się handlem, rzemiosłem, rycerstwo, czyli ludzie, którzy mieli za zadanie bronić ojczyznę przed najazdami wrogów, yy, służyć władcom, no i duchowieństwo, podobnie jak rycerstwo, też mieli służyć władcom, ale bardziej... Yy, na płaszczyźnie intelektualnej mieli bowiem oni z, y, doradzać królom czy książętom, no bo pamiętacie, że była to najbardziej wykształcona grupa w średniowieczu. Przedstawiciele poszczególnych stanów nie mieli równych praw, w ogóle sama y, przynależność do stanu często zależała od urodzenia, od posiada posiadanego majątku. Na przykład duchownym no, mógł zostać niemalże każdy, ale rycerzem już nie. I w czasach y, XIII, XIV wieku stany zaczęły zyskiwać coraz więcej na znaczeniu, bowiem pamiętacie, że władca, kiedy potrzebował wsparcia, y, na przykład w wyprawie wojennej, no to taki rycerz. Jak przybywał, to w zamian często zdarzało się, że władca obdarował go jakąś ziemią, jakimś majątkiem ziemskim, podobnie z duchownymi. Duchowni za to, że współpracowali z władcami, doradzali im, też otrzymywali różnego rodzaju majątki ziemskie. No i poza tym, że Stany zaczęły się wzbogacać, to jeszcze władcy, aby zaskarbić sobie większą, większą przychylność Stanów, zaczęły obdarowywać poszczególne stany przywilejami. Przywilej to pojęcie już mieliście w tym roku szkolnym, też chyba w temacie o systemie feudalnym. Jest to szczególne uprawnienie przysługujące określonym osobom lub grupom ludzi. No i kiedy te głównie przywileje otrzymywały dwa stany. Duchowieństwo oraz szlachta, i w czasie, kiedy właśnie te przywileje coraz liczniej napływały od strony władców do przedstawicieli różnych stanów, to monarchia patrimonialna zaczęła się przekształcać w monarchię stanową. Tutaj macie na slajdzie ładnie wyjaśnione, w jaki sposób to się działo. No i czym jest sama monarchia stanowa, to rodzaj rządów w których władza monarchy jest ograniczona na rzecz Stanów. W tym wypadku, jeżeli mowa tutaj o Polsce, doby XIII i XIV wieku głównie przywilejami obdarowywane były właśnie dwie grupy społeczne a więc duchowieństwo i szlachta. Duchowni, szczególnie w XIII wieku, zostali obdarowani licznymi przywilejami przez książąt piastowskich. Między innymi przywilejem sądowym. Na jego mocy bowiem duchowni nie podlegali prawu i sądom książęcym, ale kościelnym, co stawiało ten stan, jakby trochę poza władzą monarchy. Natomiast jeżeli chodzi o szlachtę, jeżeli nie słyszeliście jeszcze takiego pojęcia, to już Wam tutaj wyświetlę slajd. Szlachta w dawnej Polsce, grupa społeczna wywodząca się z rycerstwa, ale też z możnowładztwa, posiadała wiele ziem, miała liczne przywileje oraz wielki wpływ na władzę. Trzeba sobie jednak, kochani, wyjaśnić, jak ta szlachta w ogóle się rodziła, jak to się mm, odbywało, że rycerstwo zaczęło się przekształcać w grupę społeczną o nazwie szlachta. Otóż w XIV, w XV wieku rycerstwo było już coraz y, mniej znaczącym stanem społecznym w średniowieczu z tego względu, że bardzo rozwinęły się różne nowinki techniczne, jeżeli chodzi o militaria. Na przykład pojawia się już y, na coraz większą skalę broń palna, inny sposób prowadzenia wojen, dlatego rycerze tracą po prostu na znaczeniu nie są już tak potrzebni władcy jak wcześniej, w dawniejszych wiekach, a na znaczeniu zyskuje wojsko zaciężne. Ostatnio, kiedy była mowa o y, Kazimierzu Jagiellończyku i walkach z Krzyżakami, wspominałem, że ogromną rolę odegrało wtedy wojsko zaciężne, czyli zawodowa armia odpowiednio wyszkolona do prowadzenia wojen, świetnie zdyscyplinowana. No, i radząca sobie na polu walki często lepiej niż rycerstwo, które zdarzało się, że niezbyt dobrze było zgrane, no bo nieczęsto prowadziło walki. Po drugie, rycerze uświadomili sobie, że mm, wojna nie zawsze może ich wzbogacać yy, jak inne zajęcia, no bo wojny nie były prowadzone przecież co chwila. A więc yy, nie zawsze była szansa czy okazja na zdobycie łupów wojennych i zarobienie dobrych pieniędzy, zwiększenie swojego majątku. A więc w pewnym momencie, właśnie w czasach XIV-XV wieku, rycerze zaczęli sobie uświadamiać, że yy, swoją sytuację materialną można polepszyć, yy, kiedy poświęci się pracom rolnym. Oczywiście nie robili tego rycerze własnoręcznie, tylko w swoich majątkach ziemskich zatrudniali do tego odpowiednią siłę roboczą, czyli po prostu chłopów. Zapytacie się, czemu y, zamiast walczyć, rycerze woleli, aby uprawiana była ziemia. No, uprawa ziemi na pewno wzbogacała w tamtych czasach, przecież ze zbioru, te zbiory. Które były prowadzone, można było później sprzedać, dobrze zarobić i z czasem powiększyć swój majątek ziemski. I w ten właśnie sposób rycerstwo, które wcześniej parało się głównie walką, zaczęło być przekształcane czy zaczęło być nazywane szlachtą. Szlachta posiadała liczne majątki ziemskie, chociaż nie wszyscy. Szlachcice, na przedstawiciela szlachty mówimy szlachcic. W szóstej klasie, dowiecie się, że szlachta dzieliła się na różne grupy, byli biedniejsi szlachcice byli bogatsi, ma mniej wpływowi, bardziej wpływowi. W każdym razie, gr jako grupa społeczna szlachta zaczęła, no już w XIV, a może bardziej w XV wieku, odgrywać znaczącą rolę w państwie. Głównie przez to, że stan szlachecki bardzo. Często był obdarowywany przez władców różnymi przywilejami I teraz przejdziemy sobie do waszych książek Możecie je otworzyć na stronach 224-225 Omówimy sobie króciutko wybrane mm, przywileje Które otrzymała szlachta z rąk władców polskich na przełomie XIV i XV wieku, ale też na początku XVI. Oczywiście te przywileje władcy wydawali szlachcie w jakimś celu. Najczęściej, żeby pozyskać sobie szlachtę do jakiegoś przedsięwzięcia, czy to do wyprawy wojennej, albo żeby szlachta wyraziła zgodę na jakąś decyzję polityczną. Dlatego poza korzyściami szlachty. Często były też jakieś korzyści władców. I tutaj mamy jeden z pierwszych przywilejów szlacheckich: Przywilej Koszycki, wydany w 1374 roku przez Ludwika Węgierskiego. Obniżone zostały podatki dla, dla szlachty. Nie mogły być wprowadzone nowe podatki bez zgody, bez zgody rycerstwa. Król miał pokrywać koszty służby rycerzy za granicami kraju. Miał też wykupić pojmanych rycerzy z niewoli i wszystkie urzędy miały być obejmowane tylko przez Polaków. Przywilej Koszycki, wydany w koszycach, stąd ta nazwa. Czy coś zapewniał królowi? Otóż tak, córka Ludwika Węgierskiego, czyli Jadwiga, będzie mogła odziedziczyć po nim tron. Dalej mamy przywileje w czasach Władysława Jagieły, przywilej Czerwiński z 1423 roku. Król nie mógł zająć majątku szlachcica bez wyroku sądu. Funkcja sędziego i starosty nie mogła być obejmowana przez tę samę, tą samą osobę. Władysław Jagieło wydał ten przywilej, bo chciał, aby szlachta wzięła udział w wojnie z zakonem krzyżackim. Kolejne przywileje tego władcy. Przywilej Jednieńsko-Krakowski 1430 i 1433 rok. On został wydany w tych dwóch miejscowościach, w tych dwóch latach, jak widzimy. Król nie mógł uwięzić żadnego szlachcica bez wyroku sądu. Wyższe stanowiska kościelne mogły być obejmowane mm, tylko przez szlachtę. No i co w zamian za to się udało uzyskać, Jagiele? Syn Władysława Jagieły mógł objąć, objąć po nim tron, czyli Ludwi Władysław Warneńczyk jest tutaj pokazany. Przywileje miały także miejsce w czasach następców Władysława Jagieły. Tutaj przywilej Cerekwicz-Konieszawski z 1454 roku, wydany przez Kazimierza Jagiellończyka, który potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje i władca zobowiązał się, że nie ustanowi nowych praw i nie zwoła wojska bez zgody sejmików. Dzięki temu Kazimierz Jagiellończyk pozyskał szlachtę y, do wojny trzynastoletniej, znowu toczonej z krzyżakami. Przywilej Piotrkowski wydany przez następcę i syna Kazimierza Jagiellończyka, czyli Jana Olbrachta, w nim zakazano sprawowania urzędów i godności państwowych przez mieszczan i zwolniono szlachtę z opłat ceny za przewóz towarów. Jan Olbracht wydał ten przywilej, żeby szlachta wzięła udział w wyprawie wojskowej na Mołdawie. No i konstytucja Nichilnowi to już początek XVI wieku, 1505 rok, panowanie Aleksandra Jagiellończyka, syna Jana, przepraszam, brata Jana Olbrachta, Żadne nowe prawa nie mogły zostać ustanowione bez zgody senatu i posłów reprezentujących ogół szlachty, to Nichinowi to po łacinie oznacza nic nowego. W takim rozwinięciu oznaczało to nic nowego o nas bez nas, czyli król nie mógł zadecydować o Yy, różnego rodzaju prawach i obowiązkach związanych ze szlachtą, bez zgody, właśnie ludzi wywodzących się ze stanu szlacha, szlacheckiego. Widzicie, kochani, jak tutaj na przestrzeni wieków yy, władza króla maleje na rzecz szlachty, no bo szlachta otrzymuje różne przywileje, w ten sposób zwiększając sobie swoje wpływy, natomiast ograniczając władzę króla. W szóstej klasie będziemy dalej omawiać proces, w którym król miał coraz mniej do powiedzenia w państwie, a coraz więcej należało do szlachty. I to ładnie na tej grafice macie też pokaza pokazane właśnie jak rycerz początkowo no, przeistacza nam się w szlachcica. Tutaj jest ubiór właśnie typowy dla yy, człowieka wywodzącego się ze stanu szlacheckiego. Kochani, na koniec jeszcze pokażę Wam slajd do zapamiętania. No tu głównie pojęcia, bo żadnych ważniejszych dat nie było. Monarchia Patrymonialna to było na początku przywilej szlachta i monarchia stanowa. Wszystko to było wyjaśnione. Monarchia Patrymonialna czy monarchia stanowa macie też na pewno w podręczniku. Bardzo dziękuję za uwagę. Zajrzyjcie na Classroom, tam na pewno pojawi się notatka z zajęć i życzę Wam wszystkiego dobrego.